AI w biznesie to obecnie wyjątkowo gorący temat, i za sprawą czatu GPT technologia ta przybojem wdarła się na salony i, mówiąc szczerze, nie zamierza odpuścić. Każdego dnia pojawiają się nowe rozwiązania, nowe wersje sztucznej inteligencji, głównie generatywnej, ale jednak pojawiają się nowe wdrożenia AI w aplikacjach innych. Które są dostępne na rynku. Jeżeli zastanawiasz się, jak dokonać legalnego i skutecznego wdrożenia sztucznej inteligencji w swojej aplikacji lub na platformie internetowej, za pośrednictwem której świadczysz swoje usługi lub przymierzasz się do startu swojego startupu opartego o AI, no to ten odcinek jest zdecydowanie dla Ciebie. Na koniec otrzymasz ode mnie Podsumowanie, ale teraz czas się przedstawić. Także jeżeli chcesz, jeżeli mnie znasz, jeżeli chcesz, to przewiń o 15-20 sekund do przodu oczywiście. Cześć, nazywam się Arkadiusz Szczudło, jestem adwokatem i partnerem zarządzającym w kancelarii Kreativa Legal. W naszej kancelarii lubimy mówić, że pomagamy klientom wychodzić poza schemat i wierzę, że jest to prawda. Dostarczamy zrozumiałe rozwiązania prawne, które pomagają prowadzić biznes tak, aby ci klienci, nasi klienci mogli realizować swoje własne marzenia, na przykład budować startupy AI, o których powiedziałem. Stawiamy na transparentność i stawiamy na branżę technologiczną, e-commerce i marketingową, w których się Specjalizujemy. Prowadzimy różnego rodzaju wdrożenia prawne, aplikacji, sasowych, mobilnych, webowych, platform online, sklepów internetowych i e komersu szeroko pojętego i tak dalej. Pomagamy analizować biznesy naszych klientów pod kątem legalności. Jeżeli będziesz chciał lub chciałabym poruszył jakiś konkretny temat w kolejnym odcinku podcastu, albo w formie artykułu czy postu w moich socjalach, to napisz do mnie. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie do tego odcinka. I okej, okay, myślę, że możemy zaczynać. Jak się pewnie domyślasz, mamy wiele różnego rodzaju wersji, kategorii. Kategoryzowania w ogóle sztucznej inteligencji. Dzisiejszy odcinek będzie oparty oczywiście o tą najbardziej popularną aktualnie, czyli tą generatywną sztuczną inteligencję, generatywne AI. Natomiast te rzeczy, o których powiem, oczywiście będą miały zastosowanie także do innych, do wąskich AI, do szerokich AI, do generatywnych itd., itd., obojętnie jak będziemy je na ten moment klasyfikować. Postaram się, żeby te zasady były w miarę optymalne dla innych rodzajów sztucznej inteligencji. Zasady będą bardzo często zbliżone, jak nie te same. I jakie wyzwania prawne wiążą się z wdrożeniem AI w swojej własnej aplikacji czy platformie? I tutaj, może, wyjdę od razu od konkretnych porad i prototypów. Przyjmując, że chcesz wdrożyć AI do swojej aplikacji, no to pamiętaj o kilku istotnych kwestiach. Pierwsza rzecz to dokładnie zapoznaj się z regulaminem tego danego narzędzia AI, które chcesz wdrożyć u siebie. Po zapoznaniu się z tym regulaminem, zastanów się, w jakim zakresie dostawca tego rozwiązania AI przerzuca na Ciebie odpowiedzialność za potencjalne, ewentualne szkody, wady tego narzędzia, ale także to, co wygeneruje ewentualnie to narzędzie. Zwróć uwagę także na to, czy regulamin obejmuje licencję na komercyjne wykorzystanie tego, co wytworzy ta sztuczna inteligencja. Kolejna kwestia to podejmując współpracę z software house'em, czy programistami, czy specjalistami IT w zakresie wdrażania sztucznej inteligencji do Twojej aplikacji, to pamiętaj o tym, żeby maksymalnie zabezpieczyć swoje interesy w zakresie np. wsparcia technicznego, czy odpowiedzialności za ewentualne awarie. Jeżeli chodzi o poradę moją, w jaki sposób wybrać software house, to odeślę cię do naszego artykułu, jak zabezpieczyć się przy współpracy z software housem, ale także jak wybrać taki software house. Te artykuły oba znajdziesz w opisie do tego odcinka. Linki do tych artykułów. Kolejna kwestia to na bazie ustaleń w zakresie tego, z jaką sztuczną inteligencją masz do czynienia, to odpowiednio zmodyfikuj postanowienia swojego regulaminu, aplikacji. W szczególności, jeżeli wdrażasz np. generatywną AI, generatywną sztuczną inteligencję, no to mówiąc szczerze, nie możesz zagwarantować Twoim użytkownikom, klientom Twojej aplikacji, czy użytkownikom Twojej aplikacji, co oni otrzymają w efekcie wykorzystania tego narzędzia AI oraz to, czy to, co wygeneruje AI, czy to będzie legalne lub prawdziwe. W takim przypadku warto w regulaminie doprecyzować, co jest przedmiotem Twojej usługi, za co nie bierzesz odpowiedzialności i po prostu tą odpowiedzialność w pewnych zakresach wyłączyć. Oczywiście te ryzyka są uzależnione od rodzaju AI oraz od tego w jakim stopniu czy w jakim zakresie ono będzie wykorzystywane. Także te ryzyka mogą być duże, małe, średnie, różnego rodzaju. Natomiast zdecydowanie warto poznać te ryzyka i je w ogóle zbadać. Musisz mieć na uwadze, że AI ze swojej istoty posiada pewną autonomię w zakresie swojego działania. Oznacza to, że pewna domena funkcjonowania AI znajduje się po prostu poza zakresem Twojej kontroli, przez co zawsze musisz wiedzieć, za co nie brać odpowiedzialności. I to trzeba potem przełożyć na ewentualny regulamin korzystania z Twojej aplikacji. Kolejna kwestia to kwestia dotycząca danych osobowych. Po prostu zabezpiecz je. Wdrażając AI musisz przeprowadzić dokładny audyt przetwarzania danych osobowych. Musisz określić, które dane osobowe mogą wpaść w AI i jakie łączą się z tym ryzyka. I powyższe wskazówki myślę, że powinny Ci pomóc w ustaleniu zakresu odpowiedzialności odnoszącego się do Ciebie czy do Twojej firmy. I w dalszej kolejności, w kolejnym kroku, pozwoli Ci to na określenie, kiedy będziesz odpowiadał za szkody wyrządzone przez wadliwe funkcjonowanie aplikacji opartej właśnie o AI, czyli Twojej aplikacji, którą chcesz stworzyć, albo już ją masz stworzoną, wdrożoną. Nawet jeżeli klient będzie miał rację w pewnych sytuacjach, czyli twój użytkownik, no to odpowiednie klauzule umowne właśnie na przykład w regulaminach z dostawcami czy z podmiotami wdrażającymi mogą umożliwić Tobie dochodzenie roszczeń regresowych w stosunku do nich. Na rynku także pojawiają się już pierwsze ubezpieczenia od odpowiedzialności na skutek korzystania ze sztucznej inteligencji, także jak widzisz AI staje się pełnoprawnym graczem w biznesie. Błędy w zakresie stosowania AI i wdrażania AI mogą prowadzić do np. Na naruszenia cudzej własności intelektualnej, generowania nieprawdziwych informacji, nieprawdziwych analiz, raportów, na których potem użytkownik będzie podejmował jakieś decyzje biznesowe, które mogą dalej prowadzić do wyrządzenia szkód materialnych. Także to jest realny problem. Kolejna kwestia, no to jak mamy naruszenie cudzej własności intelektualnej, no to naruszenie cudzych dóbr osobistych. Natomiast myślę, że jedna z ciekawszych rzeczy, czy bardziej problematyczna rzecz, może nie ciekawa, Albo problematyczna, to jest właśnie to generowanie nieprawdziwych informacji, na które zdecydowanie powinieneś lub powinnaś zwrócić uwagę. Każda z tych kwestii jest przedmiotem pozwów przeciwko OpenAI, także na rozstrzygnięcia musimy jeszcze zaczekać, jednakże to powinna być pewnego rodzaju przestroga również dla Ciebie. I wejdźmy sobie głębiej właśnie w te ryzyka czyli jakie ryzyka generuje wdrożenie AI w Twojej firmie, w Twoim modelu biznesowym, w Twojej aplikacji. Powiedziałem już o umowie z software house'em o kwestiach zabezpieczenia czy wyłączenia odpowiedzialności. Powiedziałem o tym w jaki sposób powinna ta współpraca z software house'em przebiegać, mniej więcej oczywiście. Do większych szczegółów odsyłam do artykułów, którego linki znajdziesz w opisie do tego odcinka. Natomiast zwracam uwagę na kwestię, nazywam to zagrożeniem dla twojej własności intelektualnej, bo wdrożenie AI w twojej aplikacji będzie wymagało modyfikacji jej działania tej aplikacji. I podmiot wdrażający uzyska dostęp do kodu źródłowego, do autorskich mechanizmów jej funkcjonowania. Jednocześnie może powstać pewna nowa funkcjonalność, czy nowy program, którego autorem będzie ten software house, czy ten programista, którego wynajmiesz. Dlatego, aby chronić swoje interesy, wskaż wyraźnie w umowie, że na jej podstawie podmiot wdrażający nowe technologie nie uzyska żadnych praw autorskich do programu, albo ewentualnie przenosi na ciebie wszelkie prawa autorskie majątkowe do tego programu. I zwrócił Uwagę także na prawa autorskie osobiste. Kolejna kwestia, no to przy współpracy z takim software czy programistą, jest kwestia zagrożenia dla danych osobowych. Zastanów się w jakim zakresie już na etapie wdrożenia AI zabezpieczyć te dane, w szczególności czy powinny być zanonimizowane. Kolejna kwestia to zagrożenie dla jakości świadczonych usług. Algorytmy AI mogą nie do końca zachowywać się w sposób oczekiwany przez Ciebie, przez Twój zespół czy przez Twoich klientów. Za bardzo nie mamy sposobu, jak zapobiec tego rodzaju zjawiskom, jednak możemy się zwolnić od odpowiedzialności za nie, o czym powiedziałem już wcześniej. Także przypominając, warto zdecydowanie podejść do regulaminu w sposób dobry, z głową, rozsądny i każdy inny pozytywny przymiotnik. Przejdźmy sobie teraz do przyszłości, czyli jakie przepisy, jakie prawo będzie regulować korzystanie z AI w najbliższym czasie. Oczywiście skupię się w tym momencie na Polsce i Unii Europejskiej, chociaż już wiemy, że prezydent Stanów Zjednoczonych zaczyna już działać w stosunku do AI, a przynajmniej wykorzystywania AI przez organy rządowe. Państwowe. Natomiast 14 czerwca 2023 Parlament Europejski przyjął tzw. Tak AI Act, który skierowany został do dostawców aplikacji wykorzystujących AI. I obecnie nad kształtem tej regulacji będą debatować przedstawiciele państw członkowskich. I podstawowym założeniem tego dokumentu jest zapewnienie zgodności systemów AI z prawami i wartościami Unii Europejskiej, w tym z kwestiami bezpieczeństwa, prywatności, przejrzystością, niedyskryminacją, dobrostanem społecznym i środowiskowym i projekt tego unijnego rozporządzenia ustanawia szereg obowiązków dla dostawców i podmiotów wdrażających systemy AI-owe ich zakres tych obowiązków będzie zróżnicowany w zależności od poziomu ryzyka, jakie dana technologia będzie generować. I takim na przykład podstawowym obowiązkiem dostawców usług opartych o AI ma być ocena i ograniczenie potencjalnych zagrożeń np. dla zdrowia, bezpieczeństwa, praw podstawowych, środowiska, a także rejestrowanie swojego modelu w bazie danych Unii Europejskiej przed wprowadzeniem tego rozwiązania na rynki unijne. Oprócz tego rozporządzenia AI Act, drugim takim istotnym dokumentem jest projekt dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za sztuczną inteligencję. Unijne prawo ma zobowiązać państwa członkowskie do odpowiedniego zmodyfikowania swoich wewnętrznych regulacji cywilnoprawnych w zakresie odpowiedzialności za systemy sztucznej inteligencji. Także tak wygląda przyszłość i powiem wam szczerze, że jestem bardzo ciekawy w jakim kierunku to pójdzie. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że mam nadzieję, że nie pójdzie to w kierunku, w jakim poszła tokenizacja blockchain Web3, zarówno pod kątem praktycznym, organizacyjnym, jak i prawnym. I teraz, tak, małe podsumowanie na start, no bo zbliżamy się do końca. Podstawową zasadą wdrożenia AI dla twojej aplikacji powinno być założenie, że bierz odpowiedzialność tylko za to, na co masz wpływ. W związku z tym, za wszystko, czego nie masz wpływu, wyłącz swoją odpowiedzialność w odpowiednim dokumencie, jakim jest regulamin. Dostawcy systemów AI-owych oferują narzędzia oparte na różnych modelach, z tego powodu zakres ich odpowiedzialności może być naprawdę zróżnicowany, dlatego też przy wdrażaniu AI w firmach powinno towarzyszyć określenie celów jej wykorzystania oraz konsekwentne zapoznawanie się z regulaminami tych aplikacji AI-owych. Przed wykupieniem czy uzyskaniem licencji na korzystanie z danego systemu AI upewnij się, że możesz korzystać z niego do celów komercyjnych. Jeżeli zamierzasz wdrożyć AI w swojej aplikacji, to pamiętaj o tym, że musi to odbywać się zgodnie z przepisami prawa. W szczególności pamiętaj o tych nowych przepisach, o omnibusie i dyrektywie cyfrowej. Opracowując aplikację czy wdrożenie AI do Twojej aplikacji we współpracy z Software House'em czy jakimś programistą, to pamiętaj o tym, żeby zadbać o umowę, która zabezpieczy Twoje interesy. W szczególności zadbaj o kwestię odpowiedzialności, odpowiednie postanowienia w zakresie ochrony danych osobowych, które są. W Twojej aplikacji, czy które będą w przyszłości w Twojej aplikacji. Pamiętaj także o przeniesieniu praw autorskich, majątkowych na Ciebie, żebyś po prostu posiadał prawa do wdrożonych zmian w Twojej aplikacji. I planując wdrożenie AI do Twojej apki, pamiętaj o tym, że w Unii Europejskiej, ale również w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, trwają intensywne prace nad regulacją tego rynku sztucznej inteligencji. Sam AI Act nałoży już szereg obowiązków na dostawców systemów sztucznej inteligencji, dlatego warto zadbać o świadomy proces wdrażania nowych rozwiązań, nowych funkcjonalności, nowych projektów, które są oparte o AI. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że było interesująco. Trochę wiedzy merytorycznej, trochę wiedzy ze świata i trochę mojej opinii. Jeżeli masz jakieś pytania lub szukasz profesjonalnego wsparcia przy wdrażaniu AI w swojej aplikacji, na przykład, to zawsze możesz się ze mną skontaktować. Mojego maila i link do formularza kontaktowego znajdziesz w opisie do tego odcinka. A jeżeli chcesz, żebym poruszył jakiś konkretny temat lub rozwinął coś, o czym mówiłem w dzisiejszym odcinku, to również możesz do mnie napisać. Zachęcam na sam koniec do pozostawienia oceny mojego podcastu w swojej aplikacji, np. w Spotify czy w Apple Podcast. Będę Ci za to bardzo, bardzo wdzięczny. Dzięki i do usłyszenia przy następnej okazji. Cześć!